Witajcie moi drodzy, z tej strony Kila, witam was w kolejnym odcinku The Flame in the w każdym razie w ogniu w wiadomej części ciała. Sygnał radiowy, wykonaj 5 strzał. Dzięki. Tu mam pióro. Zostaw to na tratwie. Filtr do wody będę potrzebował, a tylko go tutaj nie wrzucę. Zostaw na tratwie. Wróć do torby. Zostaw na tratwie. Mlecyk. Zostaw na tratwie. Pałka wodna może mi się przydać. Skóra sobie na razie też zostawię na tratwie. Sumaka zostawię na tratwie. No dobra. Zastanawiam się, czy go mogę jakoś czymś unieszkodliwić. No to zajebiście. Właśnie miałam powiedzieć, że mam nadzieję, że jak ten, to... Siema, możesz tego ziomka ogarnąć? O, osoba taka żyjąca dla odmiany niewymyślona. Ktoś mógł pomyśleć, że to jest pocieszające. O, cześć. Chcesz pohandlować? Fucking. Zaraz sobie umrę. Czy w ogóle posiadam bandaże? Posiadam. Czy mogę wykonać? I teraz za kufito będę w dupie. Użyj. Czy tam jest jeszcze dzik, czy mi się wydaje? O, dobrze, ona się tylko między sobą, jest okej. Wyposażmy się. Dobra. Czy mogę zrobić... Nie mogę zrobić jeszcze jednego bandaża, bo brakuje mi szmat, który bodajże mam na łajbie. Tak, ale bandaże ma nasz pies, więc będziemy to ogarnąć zaraz. Sój z dymem, a sój swoja z wodą nie mam pełnego. Hmm.
Dobrze, niech oni się tam tłuką ze sobą. Stać mnie na jeszcze jeden bandaż, więc go zrobię. Mi się od razu wylecza. Drzewka mi ostatnio brakowało, więc co, ja stąd chyba spływam. Tak na wszelki wypadek. Łajbę w ogóle muszę też naprawić. Mam dziwne przeczucie, że to może być ostatni odcinek pierwszego sezonu tej gry. Bo idzie mi wręcz wybitnie. Postaram się ominąć ten duży prąd. Dziwne przeczucie, że nie no. W sensie, że na zbyt wiele mi się tu nie zda. Dobra, muszę zdecydowanie tutaj, więc sobie punkcik będę musiała opuścić. Starczy benzyny przed tratwy. Wytrzymała rama, to mogę zrobić chyba. Chyba tak nie mogę. Ej, nie mam nic, co jest potrzebne do tego, żeby to ogarnąć. Po co mi paliwo do tratwy? Ej, ale serio nic zrobić nie mogę? Powiem, że jest dupa straszna. Chciałabym do torby, bo może mogę zrobić jakieś rękawiczki już na przykład. Dobra. Przyborów do szycia nie mam, haczyka na rynku. Ajajajajaj. Opróżnimy to zdecydowanie. To do torby zrobię sobie bandaż na wszelki wypadek i zostawię to z powrotem, w sensie zostawię na tratwie. No z tym nic nie mogę zrobić, bo nie mam. No dobra, to wskakujemy na naszą rozpieprzającą się tratwę, którą miałam nadzieję naprawić, ale wyszła dupa. Ani w jedną, ani w drugą. Fakem. Trzeba by się było nawodnić, ale nie mam za bardzo czym, jak i gdzie. Słoik kolejny zawsze się przyda. I tutaj kiedyś most był. Do obrabowania. Doszłam do trzeciego z 10 regionów, to myślę, że jak na pierwszy ten, to nie jest złe. Jak złe ubrania?
Dobrze. Dobra. Jak tu się ciężko manewruje, to sobie nawet nie wyobrażacie. Dokujemy. Zapasy na wyczerpaniu. Nie wróży to najlepiej, ale cóż, lepsze to niż nic. Teraz mi dałem śruby i nakrętki, no zajebiście. Dziękuję bardzo. Jesteście najlepsi. Co prawda byłoby to spoko, gdyby nie fakt, że... Pióro, łapaj pióro, bo nam pióro potrzebne do questa. Dobra, tu na razie nic sensownego nie zrobię. Nie mogę się ubrać cieplej, bo nie mam cieplej. Będę mieć problem, jak nie znajdę tu wody. Masz to. Mam nadzieję, że to coś co da się zjeść, tak. Dobra. Tam coś jeszcze jest, bo on tu szczeka. Kto on jest? Esop? Co ty kombinujesz? Gdzieś się przeczołgałam przez trujące bluzy, nawet nie zauważyłam. Czy w tym miejscu mogę nabrać? Mogę. Tyk i użyj. Tyk i teraz gdzie mam jeszcze użyć filtra? A, czyli ta woda się nie zebra, czyli tu nie ma takiej wody, żeby ją można było zebrać. Tu są kłójki! Jezus, jak to jest mało miejsca na cokolwiek. O! Wyposaż się. Coś dostanę ze zrobionego questa? Sól. Super! Zawsze o tym marzyłam. Chciałam go spać.
spać. Dziki czosnek może mi się przydać. Zjedz. Mogłam z tego zrobić szmaty. Chyba, że mogę. Teraz sobie z tego zrobię szmaty. Zawsze jakiś tam bonus. A ze szmat mogę robić bandaż później, dobra. Okej. Tamten jakiś kółik się złapał. Jest. No co jest, halo? Może być i zając. Nie. Znowu to robię źle. Co ja potrzebuję do kolejnej pułapki? Przydałaby mi się, nie ukrywam, jeszcze jedna. Pleciony sznur raz, dwa. Nie mam pałek wodnych wystarczająco. Fuck. Nie wierzę, że to powiedziałam. Gdzie się królika rozkładało? Gdzie on w ogóle jest? Co się stało z królikiem? Tutaj królika. Dobra, no nic, płyniemy dalej. Potrzebujemy znaleźć miejsce, gdzie będzie woda. Myślicie, że samo mlecze mogę wszamać? Robi napar leczny. Dupa, 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 lecimy stąd, piesełku. Dopłyniemy sobie na jeszcze jedną wyspę. Tu mogę dorzucić do tratwy. Zrobi trochę miejsca. Zostaw na tratwie. Wiem, że jesteś głodna, ale mamy mały problem tutaj, że z niczym się nie wyrabiamy. Czy ja się z niczym nie wyrabiam? Bo jestem lame, ale no. No, to płynę. Dobra, czyli mamy kolejny lasek, w sumie to jeziorko. Ale cóż, to jeziorko w kolejnym odcinku. No. Cóż, to już was zapraszam na kolejny i standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane. Pozdrawiam was, kina, trzymajcie się i cześć!